Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, wciąż jeszcze kwietniowo, taki miesiąc mamy. Witam też w atmosferze wielkanocnej, choćby ten paschał, który tutaj Państwo widzą, świadczy on o tym, że jesteśmy w takim okresie, okres wielkanocny, będzie trwał do jeszcze sporo czasu, że tak powiem, do niedzieli zesłania Ducha Świętego i jesteśmy też w okresie tak zwanym chrystofanicznym, kiedy to Chrystus pozostaje na ziemi po zmartwychwstaniu, ukazuje się apostołom, ukazuje się wielu innym ludziom po to, żeby potwierdzić swoje zmartwychwstanie, po to, żeby powiedzieć, że żyje, po to, żeby także uzupełniać naukę, Ewangelię, którą głosił podczas swojej trzyletniej działalności publicznej przed śmiercią, przed zmartwychwstaniem. Kochani, dzisiejsza niedziela, dokładnie jest to 21 kwietnia, jest to czwarta niedziela wielkanocna i zauważmy, że ta dzisiejsza niedziela jest postrzegana w Kościele katolickim jako niedziela modlitwy o powołanie do stanu duchownego. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, jest to niedziela dobrego pasterza. Znaczy to mniej więcej to samo, prawda? Dobry pasterz, czyli Chrystus, czyli ten, który troszczy się o Kościół, ten, który troszczy się o swoją wspólnotę, którą założył, który troszczy się o to, żeby ta wspólnota żyła dynamicznie, żeby to była wspólnota, która rozwija się i żeby to była wspólnota odpowiedzialna, a ci, którzy kierują tą wspólnotą, czy służą tej wspólnocie, to właśnie przede wszystkim osoby duchowne, żeby to były osoby odpowiedzialne, żeby to były osoby dojrzałe, żeby były pełne wiary Chrystusa i pełne wiary Chrystusowi. Niedziela dobrego pasterza, czyli modlimy się o powołanie do stanu duchownego. Kochani, właśnie ta modlitwa do stanu duchownego, prośba o to, żeby było jak najwięcej osób duchownych, czy tych, którzy służą Kościołowi, to nie jest wymysł Kościoła, to nie jest wymysł ludzi, to jest wymysł samego Chrystusa. To On wyraźnie powiedział, proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Żniwo jest wprawdzie wielkie, a robotników mało. Dlatego też On nas zachęca do tego, żebyśmy włączali się w tego rodzaju akcje, żeby tych robotników nie zabrakło, żeby tych robotników było wystarczająco dużo i żeby to, jeszcze raz podkreślam, byli robotnicy odpowiedzialni, żeby budowali, a przenigdy, żeby nie niszczyli. To właśnie dzisiejsza niedziela, czyli 21 kwietnia. Warto też zauważyć, że ten tydzień, który rozpoczynamy, to postrzegamy go właśnie jako cały tydzień, który pozwoli na to, żebyśmy modlili się właśnie w takiej intencji. Poza tym, kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, wiemy o tym, że wkrótce będziemy, najbliższy wtorek, będziemy obchodzili uroczystość świętego Wojciecha. Jak wiemy, święty Wojciech jest patronem naszej diecezji i głównym patronem naszej ojczyzny. Dlatego też zechciejmy do takiej uroczystości dobrze przygotować się, żeby właśnie ten nasz patron jako diecezjalny patron, nasz patron jako patron ogólnopolski, żeby był, że tak powiem, technicznie aktywny w tym trudnym czasie, jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o pokój na świecie. On właśnie, święty Wojciech, na tym wszystkim, że tak powiem, czuwa, a my do niego gorąco zwracajmy się, żeby On był obecny. Prośmy Go o to, żeby właśnie ta Jego obecność była obecnością, która pozwoli na to, żebyśmy byli w atmosferze, żyli w atmosferze pokoju. Poza tym też będziemy obchodzili w takim dniu wspomnienie świętego Jerzego. A jak wiemy, święty Jerzy to patron naszego księdza biskupa ordynariusza, dlatego też kłaniamy się bardzo nisko naszemu pasterzowi, składamy najlepsze życzenia, żeby Pan im błogosławił, a jego patron święty Jerzy, żeby wypraszał dla niego te wszystkie łaski, jakie potrzebne są dla niego, jeżeli chodzi o posługę w naszej diecezji. Kochani, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział, jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje życie swoje za owce, daje mi zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa, rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i temu
muszę przyprowadzić i będę słuchał głosu mojego i nastanie jedno owczarnie, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam je moc oddać i mam je moc znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Kochani, słyszeliśmy Chrystusa, który przedstawia siebie, który mówi o sobie. On bardzo często mówi o sobie. Wiemy o tym, że o nim mówią też inni ludzie. Są tacy, którzy mówią o nim bardzo dobrze, ale są też tacy, którzy mówią o nim bardzo źle. Chrystus mówi o sobie wiele razy. No, dzisiejsza Ewangelia, Niedziela Dobrego Pasterza, on przedstawia nam siebie i mówi, że jest dobrym pasterzem. Na innym miejscu powie, że jest drogą, prawdą i życiem, powie, że jest światłością świata, powie, że jest bramą owiec, powie, że po prostu jest tym, który przychodzi do nas po to, żeby nas zbawić, żeby nie potępić, nie żeby odrzucić, ale żeby przygarnąć. Chrystus, dobry pasterz, to jest oczywiście obraz, to jest takie porównanie. Dobry pasterz to ten, który kocha swoje trzody, ten, który kocha swoje owce do tego stopnia, że nawet jest gotów oddać za swoją trzodę życie, jeżeli ta trzoda będzie narażona, jeżeli będzie narażone jej jestestwo, jeżeli ona będzie narażona w sensie, czyli potrzebności, czy jakości. Chrystus jest tym, który oddaje swoje życie, zresztą daje tego dowód wtedy, gdy idzie na krzyż. Tam jest właśnie największy dowód tego, jakim on jest pasterzem. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. On oddaje swoje życie za przyjaciół, on oddaje swoje życie za owce, za trzodę, czyli oddaje swoje życie za nas, dlatego, proszę Państwa, że nas kocha. Czy my, postawmy sobie też takie pytanie, czy my też Jego kochamy, czy ta miłość Jego do nas jest miłością, którą odwdzięczamy się Jemu, czy nasze życie, czy nasze postępowanie, czy nasza codzienność świadczy o tym, że Jego kochamy, że Jego słuchamy, że wsłuchujemy się w Jego Słowo, które On do nas kieruje. Kochani, niech ta dzisiejsza niedziela i cały tydzień będzie okazją do tego, żeby pomodlić się za księży, za seminaria, za osoby, które zostały powołane do stanu duchownego, czy do stanu kapłańskiego, ale pomodlić się też o nowe powołania. Przeżywamy kryzys, proszę Państwa, w Kościele. Tak, tych powołań jest bardzo małe. Nie wnikam w przyczyny tej małej ilości. Są różne przyczyny, wewnętrzne, zewnętrzne. My dobrze na ten temat na pewno wiele wiemy, ale nie czas, żeby tutaj w tym momencie mówić. W każdym razie módlmy się o dobre powołania, módlmy się o to, żeby ci, którzy teraz kończą szkoły średnie, którzy przygotowują się do egzaminów maturalnych, żeby uwzględnili właśnie w tych swoich planach, w tych swoich marzeniach o przyszłości, także właśnie powołanie do stanu duchownego. Módlmy się za młodzież, módlmy się za kapłanów, módlmy się za siostry zakonne, módlmy się za wszystkich, którzy stanowią wspólnotę Kościoła, módlmy się przede wszystkim do Chrystusa, dobrego pasterza. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, powołaniowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.